zastraszony Bogą, polecając serce moje, robisz błąd, skrzypku, robisz błąd. Niepokój serca mego, sonatowym rzeźbisz smyczkiem, nie ten ton, skrzypku, nie ten ton. Zgadujesz serce, dotykając strun najwyższych, nie ten gest, skrzypku, nie ten gest. Vivaldim, zatkaj uszy, przed mym sercem uchroń oczy, bo tam jest, skrzypku, bo tam jest. Ten dmura jest saksofon, boska nuda, fałszywy ton. Ten dmura jest saksofon, cicha nuda, wciśnięta w kąt. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie na drugiej odsłonie tegorocznego forum Kultura Wojny w czasie pokoju. Dzisiaj spotkanie poprowadzi Michał Nogaś, który będzie kolejne spotkania prowadzić aż do końca festiwalu, do niedzieli 30 czerwca. Dzisiejsze spotkanie zatytułowane jest Wielokulturowość, Utopia czy rzeczywistość. Naszymi gośćmi będą pan Leszek Koczanowicz, pan Dariusz Rosiak, Kasia Katarzyna Wężyk, których już konkretnie przedstawi Michał Nogaś. Ja tylko serdecznie zapraszam. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Miło, że po raz kolejny rok z rzędu spotykamy się na Malcie w czasie forum na rozmowach o tematach zbliżonych do tematu głównego festiwalu. Przy okazji podziękowanie dla Karoliny Lewickiej, która przez dwa poprzednie dni brawurowo, jak słyszałem, poprowadziła spotkanie i przeprowadziła Państwa przez pierwsze tematy, a dzisiaj będziemy rozmawiali o wielokulturowości. Twórcy festiwalu Malta zadali pytanie, czy to rzeczywistość, czy jednak utopia. To teraz dwa zdania na temat naszych gości. Katarzyna Wężyk, moja redakcyjna koleżanka, dziennikarka, publicystka, reporterka Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Teksty Katarzyny często mogą Państwo czytać w magazynie świątecznym albo w Wysokich Obcasach. Kasia, w magazynie książki. Nie oraz w magazynie książki. Kasia jest nie tylko nałogową czytelniczką, ale także obserwatorką różnych zjawisk społecznych i kulturowych i bardzo ciekawie o tym pisze. Jest także autorką książki o Kanadzie, która podobno jest ulubionym krajem świata. Obok Kasi po prawej stronie mój były redakcyjny kolega Dariusz Rosiak, publicysta, reporter, dziennikarz, autor książek na różne tematy i opowiadający o ciekawych życiach konkretnych wybranych przez niego bohaterów, jak i o sytuacjach, które mają miejsce na świecie. Między innymi Darek napisał świetną książkę poświęconą sytuacji chrześcijan we współczesnym świecie, za którą był nominowany do Nagrody Nike. Dzień dobry. Oraz politolog, filozof, psycholog, badacz kultury, wykładowca związany w tej chwili jego uczelnią. Matką jest SWPS we Wrocławiu, ale przez lata całe podróżuje po świecie, wykłada po tej i tamtej stronie Atlantyku, a obecnie przebywa na stypendium naukowym w Uppsali w Szwecji. Zgodził się do nas przyjechać profesor Leszek Koczanowicz. Dzień dobry. Panowie, weźcie swoje mikrofony, proszę. Proszę Państwa, zaczniemy od definicji, dlatego że żyjemy w takich czasach, w których doszło do pomieszania różnych pojęć i wydaje się, że każdy może mieć własną definicję każdego zjawiska społecznego, kulturalnego i politycznego, więc od pana profesora bym zaczął takim pytaniem, czym naprawdę jest wielokulturowość? To znaczy, moja odpowiedź byłaby krótka. Nie ma społeczeństwa, które nie jest wielokulturowe i mi się wydaje, że my patrzymy trochę tak przez pryzmat naszej obecnej sytuacji. Widzimy na przykład muzułmanów, widzimy Syryjczyków, chrześcijan, którzy się przemieszczają, przychodzą. To są inne kultury, są dzielnice tureckie w Berlinie i mówimy, o, to jest wielokulturowość. A wielokulturowość, najprostsza definicja jest, znaczy to, że w jednym społeczeństwie, w jednym państwie, w jednym organizmie politycznym są różne kultury i tak było zawsze.
bo te kultury wcale nie muszą mieć charakteru etnicznego. Popatrzmy na przykład na przeszłość polskiej Europy, arystokraci i chłopi. Przecież to były zupełnie inne kultury. Oni się ze sobą no, porozumiewali w takim sensie może mniejszym niż porozumiewają się obecnie imigranci, prawda? Te kultury się zresztą przenikały, to znaczy ci ludzie mieli świadomość, mniej lub bardziej naiwną, jest taka słynna anegdota o pewnym rosyjskim arystokracie, który zabiera służących chłopów pańszczyźnianych i mówi, jedziemy do Francji na 4 lata. I ich przyjaciele mówią, jak to, jak się będziesz porozumiewał tam? No jak się będę porozumiewał? Przecież tam też są chłopi. Z chłopami się dogadamy, prawda? Kultura, on czuł to, że kultura chłopów francuskich jest mu bliższa w naiwny sposób niż ta kultura francuska, niż ta kultura arystokracji. Dalej, trochę tak skondensowany wykład. Nowoczesność zniszczyła te podziały, ale co wprowadziła? Wprowadziła to, że wszyscy jesteśmy równi i wszyscy mamy prawo do naszego stylu życia. Czyli wprowadziła to, że nie ma czegoś takiego jak jedna zunifikowana kultura w społeczeństwie. Jeżeli patrzymy na społeczeństwa XIX-wieczne, no to się powtarza różne religie, no to już nie mówię o reformacji, wojnach religijnych i tak dalej. Trzeci element, który tu warto wspomnieć, bo mi się wydaje, że Europa szczególnie odczuła wielokulturowość jako coś nienaturalnego z podbojami kolonialnymi. To znaczy to, że my jesteśmy wyczuleni na wielokulturowość i my jesteśmy wyczuleni na to, jak na nas się patrzy, jak my patrzymy na innych, to jest efekt podbojów. Gdyby Europa nie ruszyła podbijać się świata, przypuszczalnie tego problemu by w ogóle nie było, ale z tym problemem myśmy się musieli skonfrontować. Każdy, kto się interesuje wielokulturowością, zna słynny esej Montaigne'a napisany w XVI wieku o kanibalach. Montaigne, wielki pisarz francuski, pisze coś takiego. No wydaje się, że nie ma nic bardziej obrzydliwego niż jedzenie ludzkiego mięsa. Ale może kanibale, jakby popatrzyli na nasze zwyczaje, to by też byli przerażeni tym, co my jemy, co robimy i tak dalej. Czyli innymi słowy, wracając do tego pytania, to ja bym powiedział tak, jest jedno społeczeństwo, są w nim różne kultury. Kultury, gdybyśmy zaczęli dyskutować, co to jest kultura, byśmy dyskutowali przypuszczalnie przez najbliższy miesiąc i tak byśmy nie skończyli. Ale to można powiedzieć tak, no różne systemy wartości, różne style życia, różne koncepcje tego, co w filozofii się nazywa dobre życie. Prawda? Ja uważam, że dobrym życiem jest, powiedzmy, leżenie krzyżem w kościele. Ktoś inny, że dobrym życiem jest popijanie wina i uganianie się za dziewczynami albo za chłopakami. To się nie wyklucza. To się może nie wykluczać, a może się wykluczać. W każdym razie nowoczesność nam zaoferowała wolność co do tego i jednocześnie stworzyła nam taką możliwość porównywania. No i mi się wydaje, że dopiero na to możemy nałożyć wielkie migracje, które się zaczęły no właściwie w drugiej połowie XIX wieku, głównie do Stanów Zjednoczonych, ale też do Ameryki Południowej. I tam pierwszy raz się zderzono z tym problemem, ale on się pojawiał wszędzie. Każdy, kto był w zagłębiu Rury na przykład widzi, że są tabliczki z polskimi nazwiskami. To jest pokłosie wielkiej imigracji górniczej końca XIX wieku. Także po pierwsze chcę powiedzieć, że nie ma społeczeństw, które by były całkowicie homogeniczne, gdzie wszyscy by wyznawali te same wartości, że każde społeczeństwo jest w takim czy innym stopniu wielokulturowe, że to jest naturalny stan społeczeństwa. A po trzecie, że ponieważ to jest dla nas tak naturalne, to ta nowa fala imigracji wydaje nam się czymś tak dziwnym, że musimy się nad tym zastanawiać. Co jest w ogóle problemem samym w sobie. Dlaczego akurat teraz się zastanawiamy nad tym, z czym żyliśmy przez setki lat? A to jest dobrze, że pan o tym mówi, bo właściwie teraz pytanie też do was. Czy waszym zdaniem w Polsce w ogóle istnieje takie przekonanie albo świadomość, że my jesteśmy narodem, społeczeństwem wielokulturowym? Raczej wielokulturowość budzi dzisiaj dość negatywne emocje, kiedy się o tym rozmawia. No oczywiście mamy ten mit Rzeczpospolitej obojga narodów, że wszyscy tutaj żyliśmy w spokoju, harmonii i bez stosów oczywiście i mamy piękne tradycje kresowe i tak dalej, i tak dalej. Tylko właśnie, ja bym jeszcze wróciła trochę do tej wielokulturowości, do tej historii, której pan Wesoł zaczął.
Po pierwsze, rozmawiamy o wielokulturowości w kraju, który jest jednym z bardziej etnicznie homogenicznych krajów na świecie. I rozmawiamy we czwórkę białych. W związku z tym jedyne nasze doświadczenia z wielokulturowością są jednak jakby z drugiej ręki. Mogliśmy sobie mieszkać za granicą nawet, ale to jest dalej krótki pobyt. Więc też chyba wydaje mi się, że musimy trochę uważać, żeby to tak nie zabrzmiało, że pouczamy, co to jest wielokulturowość, jako osoby, no to trochę jak pouczanie przez białych, co to jest rasizm Afroamerykanów na przykład, więc to. Ale też, czy w Polsce jest poczucie, że jesteśmy wielokulturowi? No nie, my się przed wielokulturowością bronimy rękami i nogami. Też dlatego, że wydaje mi się, że znaczenie wielokulturowości się zmieniło, bo wcześniej te fale imigracji na przykład do Stanów Zjednoczonych, jak ludzie przyjeżdżali, to jest to cała idea melting pot, czyli tygla. Oni owszem zabierali swoje kultury do Stanów Zjednoczonych, ale idea była taka, że oni się zmieszają. Zmieszały się w tym tyglu, pozbędą się swoich cech kulturowych i staną się Amerykanami. Czyli przyjmą ten taki indywidualistyczny etos dorabiania się amerykańskiego marzenia, samodzielności, właśnie indywidualizmu. I to funkcjonowało, tylko że jeśli chodzi o Europę, to multikulturalizm zaczął być problemem po II wojnie światowej. To znaczy po II wojnie światowej w latach 50. 60. były takie dwie różne fale. Pierwsza to była fala obywateli z krajów postkolonialnych. Do Wielkiej Brytanii, do Holandii, do Francji zaczęli przybywać obywatele krajów, które wcześniej były ich koloniami. I oni zostali przyjęci, no bo mieli do tego prawo, tym niemniej Brytyjczycy czy Francuzi patrzyli na nich trochę jako na obywateli drugiej kategorii i ich nie integrowali. Druga fala to z kolei gastarbeiterzy, czyli to zwłaszcza Niemcy, ale nie tylko. Idea była taka, że obywatele Turcji przyjadą, popracują dwa lata i do siebie wrócą. W związku z tym nie ma co ich uczyć języka, nie ma co ich integrować, ponieważ jeśli będziemy ich integrować, to oni tu zostaną, a my przecież tego nie chcemy. Nie, my chcemy, żeby oni sobie popracowali i wyjechali, a to się nie stało. No i trzy pokolenia później efekt jest taki, że w Europie mamy niestety getta imigranckie. Trzeci problem polega na tym, że o ile wcześniej, w XIX wieku, kiedy były te wielkie fale imigracji, to integracja była uznawana za coś naturalnego. Znaczy oni tu przyjadą do naszej wyższej kultury, my im damy nasze wyższe ideały, my im pokażemy, jak się żyje w kraju cywilizowanym, my ich ucywilizujemy i to będzie tylko dla nich dobre. A współczesny dyskurs lewicowy uważa, że nie, że tak nie jest, że kultury są równocenne, że obywatele Europy, wieli obywatele Europy oraz Stanów Zjednoczonych mają taki garb kolonializmu, taki garb akulturacji. Kolonializm ma różne odcienie, od ludobójstwa w Kongu, gdzie na przykład wymordowano bodajże 20 milionów osób i to jest ludobójstwo zapomniane, do właśnie wynarodowiania, do niszczenia kultur, że część lewicy mówi, że próba integracji do dominującej kultury jest właśnie kolejnym etapem kolonializmu i należy osobom z innych kultur. Wszystkie kultury są równocenne w ogóle i powinniśmy nauczyć się żyć razem, co jednak, o czym pewnie porozmawiamy, wcale nie jest takie łatwe. Darku, czy mógłbyś przypomnieć temat naszego spotkania? Wielokulturowość jest tematem naszego spotkania. Nie. Utopia czy rzeczywistość? I to słowo utopia mnie interesuje. Bo co to jest utopia? Utopia to jest jakiś horyzont, do którego wszyscy zmierzamy w radosnym przekonaniu, że to jest coś pozytywnego. Coś, do czego powinniśmy zmierzać. A nie wiem, skąd się bierze takie przekonanie, że wielokulturowość jest pozytywna. Dlaczego wielokulturowość miałaby być pozytywna? Wielokulturowość jest przeciwieństwem lokalności. Do lat 60. XX wieku nie było migracji na świecie. W każdym razie nie było migracji kulturowych. W Wielkiej Brytanii, kraju uznawanym dzisiaj i słusznie za no właśnie taki tygiel narodowy. Londyn jest miastem, w którym od 2011 roku więcej mieszkańców urodziło się poza Wielką Brytanią niż
w samej Wielkiej Brytanii. Do 60. lat największą migracją, jaka istniała, to był najpierw podbój normański w 1066 roku, a potem przyjęcie hugenotów w XVII wieku, to było około 50 tysięcy ludzi. To było bardzo dużo jak na tamten czas, bardzo dużo. Ale nie tyle, co teraz. To znaczy mamy sytuację, w której oprócz kilku miejsc na świecie, takich jak Stany Zjednoczone czy Kanada, procesy integracji i procesy mieszania się kultur, czy mówiąc wszystko jedno, czy to nazwiemy mieszaniem się kultur, czy po prostu napływem migrantów, napływem ludzi z innych miejsc na świecie, nabrały takiego tempa, nabrały takiego przyspieszenia, że większość ludzi, a zwłaszcza ci, którzy właśnie przybyli, nie są w stanie tego zaakceptować i przyjąć. Tutaj anegdota taka, jak może państwo wiedzą, a może nie wiedzą, wśród przeciwników Brexitu dominują Azjaci. Jest kilka miast w Wielkiej Brytanii, które głosowały przeciwko Brexitowi. Jednym z takich miast jest Birmingham, zdominowane przez społeczność azjatycką, która oczywiście bała się Polaków i w związku z tym zagłosowała przeciwko Brexitowi, co samo w sobie logicznego sensu nie ma. Tak jak większość rzeczy związanych z Brexitem nie ma logicznego sensu, ale pokazuje nastroje ludzi. Więc jeżeli mówimy o wielokulturowości jako utopii, to myślę, że możemy tylko o tym mówić z pozycji teoretyków liberalnej, umieszczonych w liberalnej demokracji i jeszcze na dodatek w kraju, w którym o wielokulturowości mowy nie ma, bo jesteśmy homogenicznym, jednoetnicznym i jednowyznaniowym w zasadzie krajem. Nie przeszkadza to nam być tak samo podzielonym jak państwo wielowyznaniowe i wielokulturowe. No tak, tylko że to z, jakby z innych powodów jesteśmy podzieleni. To znaczy ja myślę, że... znaczy jasne, że możemy powiedzieć, że imigracja no to jest to, co widzimy. Ale ja bym naprawdę protestował przeciwko mówieniu o wielokulturowości tylko w kontekście migracji, bo to zawęża horyzont. No weźmy Francję. Przecież Francja to jest zlepek różnych bardzo skomplikowanych kultur. Było hrabstwo Tuluzy, królestwo Prowansji i tak dalej, i tak dalej. Była Sabaudia, którą Francuzi przejęli, wprowadzili natychmiast obowiązek uczenia się francuskiego, także nikt już tam po włosku nie mówi wokół Nicei i tak dalej. Także tutaj to mi się wydaje, że jakby to było przećwiczone. A może rzeczywiście tu ma pan rację, że takich wielkich ruchów nie było, ale one były, i tutaj też się zgodzę, one były zawsze bolesne. No moim ulubionym przykładem, właśnie dziwnym, mało znanym w Polsce, jest obsesja spisku katolików w Stanach. Jak zaczęli napływać katolicy w drugiej połowie XIX wieku, to wielu rozsądnych ludzi wpadło w histerię, że oni zniszczą nasz kraj, że oni tutaj na polecenie papieża doprowadzą do ruiny. Wynalazca alfabetu Morsa, Samuel Morse, napisał 3 duże książki o spisku katolików w Stanach, a dodatkowo jeszcze Polak z pochodzenia, Leon Czołgosz, zastrzelił amerykańskiego prezydenta McKinleya. Czołgosz był anarchistą, wyrzekł się katolicyzmu, no ale był z pochodzenia Polakiem, więc to już się wszystko tym złożyło w jedną wielką teorię konspiracji. I ja się tutaj zgadzam, bo to każdy antropolog powie, że zetknięcie się z inną kulturą jest zawsze bolesne. Jest zawsze bolesne. Ono zawsze musi boleć, ono fascynuje, ono boli. Ci, którzy się interesują antropologią, to znają, był taki słynny polski antropolog Malinowski. Ujawniono nie tak dawno, wydrukowano jego dziennik z pobytu na Trioblandach, gdzie on pisał te książki. Co on tam pisze w tym dzienniku? Ja mam dość tych ohydnych czarnuchów, ja już ich nie chcę, tego ohydnego jedzenia, już chcę wrócić do Oxfordu i być profesorem i tak dalej. No jeżeli ktoś, kto był trenowany, kto napisał książki, ma te problemy, to oczywiście dla wielu ludzi to jest problem. Także to jest zawsze
zetknięcie z imigracją, zetknięcie z inną kulturą jest zawsze bolesne, szczególnie nieoswojoną. Jest bolesne, ale jest też inspirujące. Pytałeś, jaka jest korzyść wielokulturowości. Właśnie ta, że musimy się skonfrontować z innym. Oczywiście Żyżek o tym pisze, że lubimy innego, to jest taki oswojony inny, to znaczy robi potrawy, których nie znamy, ale może nam zasmakują, ma inną muzykę, inną sztukę i to jest taki fajny inny. Zaczyna się problem, zaczyna się ten inny, jest zbyt inny. Ale moim zdaniem duszenie się we własnym sosie, wśród osób, które myślą tak jak my, które mówią tak jak my, które nie musimy ich nawet, nie muszą otwierać ust, bo i tak wiemy, co one powiedzą. To jest taki zaścianek, to jest taki duszące miejsce. I oczywiście zetknięcie z innym jest bolesne, ale należy wyjść i spróbować. Poza tym wydaje mi się, że wszystko to jest też zmusza nas do jakby zakwestionowania tego, w co wierzymy. Bo zderzamy się z osobą, która wierzy w coś zupełnie innego, która ma zupełnie inne przekonanie. Moim zdaniem to jest szansa albo do tego, żeby zmienić swoje poglądy, albo żeby się w nich umocnić, bo bez konfrontacji. Tylko jeśli rozmawiamy ze sobą i wszyscy się co do tego zgadzamy, no to oczywiście, że żadna innowacja, żadna zmiana nie dojdzie. Ale zostając jeszcze na chwilę, wracając do tego, o czym ty mówiłeś, Darek, mówiąc o tym, że czy wielokulturowość jest przymusem, znaczy, czy musi mieć miejsce, czy musi w jakimś sensie wypierać lokalność i co jest lepsze, to chciałem was zapytać o państwa o coś innego. To znaczy, rozmawiamy oczywiście w kraju, w którym żyje naród bardzo mocno homogeniczny, żyjemy w tym micie Polski wielokulturowej, którą zakończyły tragiczne wydarzenia II wojny światowej, no ale tak patrząc i obserwując na to, co się dzieje w tej chwili na świecie, to czy przed tą wielokulturowością także w Polsce jest jakakolwiek możliwość ucieczki? Czy to już jest taki świat, w którym to wszystko na każdym poziomie będzie ze sobą się mieszać? Mogę? Tak? To nie jest tak, że konfrontacja z wielokulturowością zawsze wzbogaca. Jak się spytać irlandzkiego murarza, czy jego wzbogaciła konfrontacja z murarzem polskim, to on powie, że go nie wzbogaciła, bo ten facet przyjechał i pracował za połowę ceny, robił lepiej niż ja i zostałem wyparty z rynku. Na tym polega realność konfrontacji, realność spotkania wielokulturowego na przykład w Wielkiej Brytanii czy w innych miejscach. Jak się spytać polskiego taksówkarza, czy jego wzbogaca wielokulturowe spotkanie z ukraińskim kierowcą Ubera, to powie to samo, co ten irlandzki murarz. I teraz oczywiście możemy powiedzieć, że oni wszyscy są głupi, a my jesteśmy mądrzy, jak tutaj siedzimy przy tym stole i wymyślamy bardzo ciekawe teorie na temat tego, jak bardzo nas wzbogaca wielokulturowość, bo sobie jeszcze jedną książkę przeczytamy i jeszcze dłużej sobie na ten temat porozmawiamy. Ale to nie do końca tak jest. To znaczy, mi się wydaje, że to, co jest nie do przyjęcia w tej chwili dla ludzi i to, co przeskakuje na inny temat, ale może po prostu tak wyszło, i to, co powoduje, że mamy takie wzmożenie ruchów nazywanych przez ludzi niechętnych owym ruchom populistycznymi, polega na tym, że te procesy odbywają się tak szybko i są tak niekontrolowane, i przeciętny człowiek na nie nie ma żadnego wpływu, że to, czy my sobie uznamy, że one są wzbogacające, czy nie wzbogacające, to jest absolutnie poza tematem, to nie jest istotne. Więc mi się zdaje, że nie ma powodu, żebyśmy, nie wiem, tłumaczyli to naszym poczuciem winy. Na przykład ja nie mam poczucia winy za kolonializm, ja nikogo nie kolonializowałem. Mało tego, pochodzę z kraju, który był kolonializowany, chociaż sam nie czuję się specjalnie ofiarą i tak dalej, i tak dalej. To zależy, jak na to patrzeć. Być może nie czuję się ani tak, ani śmak. Bardzo, bardzo, bardzo chciałbym odpowiadać za swoje grzechy, a nie za grzechy moich rodziców i tak dalej. I dziadków, i pradziadków. Ale to są, znaczy krótko mówiąc,
Wskazywałbym taką potrzebę zrozumienia postaw ludzi, którzy mają problem z tym, że no na przykład w Londynie nagle pojawiło się kilkaset tysięcy Polaków, prawda? Miałbym problem z tym, żeby wskazywać winę Francuzów, którym nie do końca podoba się, że na ich przedmieściach, ich miast, nie wtedy, kiedy my słyszymy w telewizji, ale bez przerwy palone są samochody. Bez przerwy. I robi to jedna określona grupa ludzi, a nie robią to ludzie z różnych kultur. Prawda? A żółte kamizelki? Nie paliły samochodów? Żółte kamizelki też paliły samochodów, to tam... No tak, tak. A co, ale... Nie wiem, czy różni ludzie są źli. Tak, no, żółte kamizelki też paliły samochody i to nie było dobre. Ale to, że żółte kamizelki paliły samochody, to nie tłumaczy to, że Arabowie palili samochody na przedmieściach Argentei na przykład, czy tam Saint-Denis. Także ja bym proponował... Lepsi palący samochody i gorsi palący samochody, okej. Nie, są tacy sami. Dobrze, ale skoro już rozpocząłeś ten wątek, bo jeszcze nie doszliśmy do odpowiedzi na pytanie, czy da się uciec przed tym, że także w Polsce będziemy świadkami migracji, już jesteśmy i jak nas to zmieni, to jeszcze wrócę do takiej opowieści, którą Darek przed chwilą przywołał, mówiącej o przedmieściach Paryża. My kiedyś mieliśmy z Darkiem taką historię wspólnego wyjazdu radiowego, to dzisiaj nam się podczas obiadu przypomniała ta anegdota. Pojechaliśmy relacjonować wybory prezydenckie we Francji, kiedy Ségolène Royal walczyła o prezydenturę z Nicolasem Sarkozym i zostawiliśmy nasz wóz radiowy do nadawania na placu Bastylii i po przegranej pani Royal mieszkańcy, obywatele Francji pochodzenia magrebskiego spalili nam ten wóz w geście protestu i wściekłości z powodu zwycięstwa Sarkozy'ego. Co oczywiście bardzo nas wtedy wszystkich zbulwersowało i dotknęło, ale z drugiej strony Darek, no ja wiem, że my nie możemy czuć się odpowiedzialni za grzechy naszych rodziców i dziadków, ale przecież tych ludzi do Francji ktoś zaprosił i ktoś zaniedbał wiele rzeczy. To jest bardzo kontrowersyjne. Pan tu przedstawił taką idealną, liberalną koncepcję ja. Ja jestem autonomiczny, wolny, nic mnie nie obchodzi, ja sam podejmuję decyzje. W filozofii, no tak, no bo pan mówi, że ja za nikogo nie kolonizowałem. Moim zdaniem nic takiego nie powiedziałem, nie, ale dobra. Nie, no powiedział, bo to jest... Wiedziałem, że się nie czuję odpowiedzialny za kolonializm. No właśnie, to, i za co Polska, za z tego nie wynika, ale zainstaluję ring tutaj z tyłu, za chwilkę wrócę, bo coś... Ale z tego nie wynika, że jestem zwolennikiem absolutnie liberalnej wersji wolności jednostki, bo tak nie jest. To niech mi pan da skończyć. To jest właśnie i taki przykład podał jeden taki filozof Sandel, tylko akurat amerykański. Jest dwóch Amerykanów. Jeden jest dwóch białych Amerykanów. I jeden mówi coś takiego. Ja nie miałem żadnego niewolnika. Jestem bardzo głęboko przeciwny niewolnictwu. Mam przyjaciół Murzynów i uważam, że obciążanie mnie za niewolnictwo jest błędne. Drugi mówi, to tak, ale jestem częścią tej białej kultury, której się wychowywałem, która mnie stworzyła, ukształtowała. Ja się muszę z tą kulturą rozliczyć. No tak jak na przykład z polskim antysemityzmem, powiedzmy. Oczywiście możemy powiedzieć, że myśmy z tym nic wspólnego nie mieli, ale w kulturze polskiej te wątki oczywiście są. Myśmy się w niej wychowywali. Także mi się daje, że tutaj, to już tylko tak na marginesie, ta kwestia nie jest tak do końca prosta. W tym sensie na przykład choćby... Przepraszam, za polski antysemityzm czuję się odpowiedzialny. No za amerykański kolonializm nie czuję się odpowiedzialny. No dobra. Ale na przykład można powiedzieć, że poziom życia w Europie jest wynikiem kolonizacji. Więc my wszyscy z niego jakoś tam korzystamy. Ale to już jest jakby inna sprawa. Natomiast ja się w zupełności zgadzam z tym, co pan tutaj powiedział o tym problemie, jakim jest wielokulturowość. Co do tego, to mi się wydaje, że być może, znaczy ja nie wiem, bo ja tak się właśnie zastanawiam, czy są takie poglądy, które mówią, że to jest wszystko tak pięknie, ładnie i tak dalej. Znaczy być może, że są. Ja bym był mocno zdziwiony i wiem, że to wszystko rodzi, że to są pewne problemy. No tutaj, co pani powiedziała, kultury są równocenne.
Kiedyś mi takie... Powiedziałam, że jest to dyskurs lewicowy, ja bym do tego wróciła, bo tak, ja w to... ale chcę tylko jedną anegdotę tylko powiedzieć. Pewien amerykański profesor powiedział mi, który zresztą był Brytyjczykiem, ale profesorem w Ameryce, powiedział mi coś takiego. Ja zauważyłem, że studenci że uczniowie szkół średnich przychodzą na studia z dwoma przekonaniami i nie widzą, że one są sprzeczne. Jedna, że wszystkie kultury są równe, a druga, że niewolnictwo jest rzeczą złą. I oni nie widzą sprzeczności między tym. Także tutaj łatwo jest rzeczywiście. Rzeczywiście jest ten problem, który każdy z tych krajów, jeszcze tylko może tak, przepraszam, informacyjnie, dwa modele integracji. Francuski, wszyscy jesteśmy obywatelami Francji. Moi koledzy historycy mówili mi, że w Afryce w szkołach pokazywano zdjęcia tamtych Galów, wysokich blondynów i mówiono do uczniów murzyńskich, to są nasi przodkowie Galowie. Myśmy jesteśmy republikanami, obywatelami Francji. I drugi model brytyjski, czyli taka próba jakby autonomii tych różnych tych. Oba modele w pewnym sensie się nie powiodły. I teraz jest pytanie, co dalej. To zależy, czy się nie powiodły. Ja nie wiem, czy one się nie powiodły. Nie powiodły się w sensie takim, że jest pewien margines niezagospodarowany przez, nazwijmy to, kulturę dominującą. Margines, który rodzi różnego rodzaju patologie. Natomiast, no, jak wiemy, większość ludzi, która przyjeżdża do Francji czy do Wielkiej Brytanii, nie pali samochodów ani nie dokonuje aktów terroryzmu, tylko pracuje po to, żeby się utrzymać przy życiu. Jak pan wejdzie do brytyjskiego szpitala, to 95% ludzi, którzy tam pracują, to są przybysze z innych krajów, podobnie we Francji. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że ten model zadziałał. Natomiast no, jest ten margines patologiczny, który zwłaszcza w tej chwili powoduje, że mamy takie podejście, a nie inne. Jest też, mi się wydaje, to już jest kwestia ostatniej dekady, to ogromne parcie migracyjne, którego nie da się opanować i które no, rzeczywiście jest ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza dla Europy i które tym wyzwaniem pozostaje. No, jest 70 milionów ludzi w tej chwili, które chciałyby zmienić miejsce życia na świecie i oni nie płyną do Chin ani do Rosji, tylko płyną do Europy i do Stanów Zjednoczonych. Do Stanów Zjednoczonych się nie dostaną, bo i zostaną niewpuszczeni, a w Europie no zobaczymy, jak będzie, czy zostaną wpuszczeni, czy nie zostaną. W każdym razie problem na pewno nie zniknie. Spokojnie, na Morzu Śródziemne też się topi łódki. Nie, ja nie lubię tego dyskursu patologiczny margines, bo co to znaczy patologiczny margines? Powiedzę stygmatyzujące, po drugie to nie jest takie proste. Te francuskie przedmieścia to nie jest tylko efekt tego, że muzułmanie są, nie wiem, z natury leniwi, źli, niepasujące do tego społeczeństwa, to też dekady rasizmu. No, jeśli nie możesz znaleźć pracy tylko dlatego, że masz nie tak na imię albo masz zły adres, no to jednak powoduje to niejakie wkurzenie, no. To polityka państwa francuskiego, która tych ludzi nie integrowała, zostawiła ich samych sobie, spowodowała, jest współwinna temu, co się teraz dzieje we Francji. Ale może przeszłabym w takim razie do kraju, gdzie multikulturalizm działa. Znaczy, oczywiście Katarzyna, gdybyś mogła nam powiedzieć teraz o kraju, w którym multikulturalizm, wielokulturowość twoim zdaniem działa, tak się składa, że jest to Kanada, w której byłaś i napisałaś o niej książkę. Tak się składa, no więc tak się składa, że trochę ją znam. Nie powiem, że jestem jakimś niesamowitym ekspertem, ale trochę znam ten system. Znaczy, to jest bardzo specyficzne. Tam też są Francuzi. To jest system bardzo specyficzny i trudno replikowalny, bo sukces Kanady, jej systemu migracyjnego wynika po części z historii, po części z geografii. Znaczy, Kanada ma jedną granicę ze Stanami Zjednoczonymi i dwa oceany. W związku z tym nie mają problemu nielegalnej imigracji. Mogą sobie sami selekcjonować emigrantów. Po drugie, Kanada jest krajem, w którym ostatni najazd był w 1812 roku, więc nie mają żadnej traumy wojennej. Jeśli ostatni zatarg z sąsiadami był dwa wieki temu, no to łatwiej ci patrzeć na przybyszy z nadzieją niż z niepokojem, że przyjdą, zamordują i zabiją. Trzecia rzecz jest taka, że Kanada już jak powstawała,
Właściwie już pod koniec XVIII wieku musieli się tam pogodzić Francuzi z Anglikami. Teraz nam się wydaje, że no co, Francuzi z Anglikami, no przecież to jest ta sama kultura. Nie. W XVIII wieku katolicy i protestanci to były dwie zupełnie inne kultury. Tam mówiono nawet o dwóch rasach różnych, mimo że mówimy o dwóch białych ludziach. W związku z tym ta tradycja tego, że musimy się jakoś dogadać, jest u samego zarania Kanady. Kanada do lat 60. XX wieku była biała, była zupełnie biała. Jak się widziało na przykład reklamy Zapraszamy do Kanady, no to witały cię białe dzieci, niebieskie okie, takie zupełnie aryjskie. Była ludność rdzenna, ale ona była chowana. Ale w latach 60. okazało się, że brakuje im rąk do pracy. Europejczycy nie chcą przyjeżdżać, wolą odbudować Europę albo jechać do Stanów. No i musieli otworzyć system imigracyjny i zrobili to bardzo sprytnie. To znaczy mają system punktowy. Oni przyjmują ludzi, którzy mają odpowiednie wykształcenie, znają język, mają doświadczenie zawodowe. No i w związku z tym przyjmują ludzi bardziej zwesternizowanych, dla których zderzenie z kanadyjskim bardzo liberalnym systemem nie jest jakimś szokiem kulturowym i którzy się dużo lepiej integrują. Oni też tymi imigrantami się zajmują. Moja koleżanka spędziła 2 lata w Toronto. Jej dzieci od samego początku w przedszkolu, w szkole były zaopiekowane, nauczone języka, wdrożone w co to znaczy być Kanadyjczykiem. Więc owszem, wielokulturowość może działać, jeśli są programy państwowe, które ją wspierają. A myślisz, że gdyby do jednak te łodzie, które toną na Morzu Śródziemnym, dopłynęły do Kanady, to Kanadyjczycy wpuściliby wszystkich, czy jednak by pytali, jakie mają wykształcenie i wpuszczali tylko niektórych? Wiesz co, oni akurat przyjmują uchodźców. Oni przyjmują całkiem sporo uchodźców. Justin Trudeau wygrał wybory, to jest obecny premier, w 2015 roku, między innymi tym, że zapowiedział przyjęcie 25 tysięcy syryjskich uchodźców. To wtedy u nas syryjscy uchodźcy byli traktowani, wiadomo jak, to plaga, która zrobi inwazję na Europę. A Justin Trudeau stwierdził, to było takie słynne zdjęcie, może państwo pamiętają, tego chłopczyka kurdyjskiego na plaży. Kanadyjczyków to strasznie poruszyło, no i on wygrał wybory, między innymi obiecując przyjęcie tych 25 tysięcy uchodźców. Kanadyjczycy przyjęli ich 50 tysięcy. Kiedy Trudeau stwierdził, że program się skończył, to prywatni sponsorzy ich przyjmowali, więc to jest... Kanadyjskie społeczeństwo, to nie jest tylko tak, że oni przyjmują samych specjalistów. No niemniej jednak z Quebeciem to jest ciekawa historia, bo tam były te referenda o niepodległość, mimo i takie były pół na pół prawie. Tak, ledwo. No właśnie, ledwo. I to jest właśnie ciekawe, bo oni się przecież tam, mimo tego, że mają wszelkie prawa, oni się bardzo boją rozpłynięcia w morzu anglosaskim. To też pokazuje te paradoksy wielokulturowości, obawy ludzi, że zostaną wydziedziczeni ze swojej kultury. Tak, Kanada jest wielokulturowa, ale jest dwujęzyczna. Ona jest oficjalnie dwujęzyczna, wszystkie dokumenty są w dwóch językach i to sobie zagwarantowali w konstytucji. A właśnie też to jest jedyny kraj na świecie, który ma wielokulturowość wpisaną w konstytucję. I to jest też, mi się wydaje, kwestia tego, jak my sobie wyobrażamy, kim jesteśmy. Bo jeśli Polska zawsze była przedmurzem, wręcz przedmurzem obrotowym, to nam jest trudno, wydaje mi się, przyjąć koncept polskiego kraju wielokulturowego. A Kanada ma w swoim micie założycielskim, że jesteśmy mili, sympatyczni, lubimy hokej, jesteśmy wielokulturowi. Więc im też jest, wydaje mi się, łatwiej tą wielokulturowość praktykować. Proszę, panie profesorze. Znaczy ja tylko chciałem wrócić jeszcze raz do tego pytania, czy kulturowość... Mi się wydaje, że kulturowość jest po prostu koniecznością. To znaczy nie zamkniemy granic, nie postawimy, przecież czeka nas coś, co przy czym być może te fale się wydadzą zabawką, czyli uchodźcy klimatyczni. To już w tej chwili coraz się częściej mówi, już się pojawiają pierwsze w cudzysłowie jaskółki. Jak będziemy mieć uchodźców, no może powiedzmy z Włoch, to jeszcze jako tako ale tutaj są... wydaje mi się, że tutaj żadne zamknięcia nie pomogą, no i zresztą statystyki pokazują polskie, że obecny rząd wpuścił więcej uchodźców niż jakikolwiek rząd wcześniejszy. W Polsce są, no oprócz Ukraińców, o których wszyscy wiedzą. Ale to nie są uchodźcy z Ukrainy. No nie są uchodźcy, znaczy no, w tym sensie nie są uchodźcy, no ale to są już duże grupy ludzi, które mają swoją kulturę, są Filipińczycy, Nepalczycy. Może oni wrócą, może nie wrócą, może zostaną, będą, no nie wiem, dzielnice czy getta, w zależności jak to nazwać, filipińskie, takie czy inne. I myślę, że nie wyobrażam sobie, jakby się musiał świat zmienić, żeby się od tego odwrócić. Znaczy to musiała być jakaś radykalna
przemiana świata. Także jedyne, co można zrobić w tej chwili, i tu bym się też zgodził z panem, być świadomym tych niebezpieczeństw, ale jednocześnie otwartym. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale to jest chyba jedyna recepta w tej chwili. No być może sposobem na to jest powrót do silnych państw narodowych, o czym się ostatnio coraz częściej mówi. Ale chciałem jeszcze do tego, o czym Darek mówił, wrócić i spytać go o jego własne doświadczenia, ponieważ ty masz w swoim życiorysie takie okresy, kiedy mieszkałeś we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii. Zacząłeś mówić o tym, że wielokulturowość to może ładnie brzmi, ale są naturalne sytuacje, w których się nie sprawdza, albo duże minusy. Co twoim zdaniem się nie sprawdziło w tej wielokulturowej Europie, którą ona się stała po przemianach w latach 50., 60.? Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie dokonać takiej analizy, wiesz, co się sprawdziło, co nie sprawdziło. Myślę, że jest taka dosyć zasadnicza sprzeczność. Jest kilka sprzeczności w takiej rozmowie na temat wielokulturowości, w którą się wpada, jak jest się miłośnikiem tejże kulturowości i uważa się ją za utopię, która powinna zostać zrealizowana. Mianowicie większość ludzi, która tak uważa, jest jednocześnie wielkimi demokratami, uważa się za demokratów. Demokracja, jak wiadomo, są to rządy, z których jednym z elementów dosyć istotnych jest to, że większość decyduje. Bywa to bardzo bolesne czasami dla tych, którzy przegrywają wybory. Przepraszam, bardzo pana proszę, jeżeli mogę, myślę pana prośbę. Będzie czas dla widowni, oddamy panu mikrofon, dobrze? Bo zagłusza pan wypowiedź Darka, przepraszam. A zatem mamy w tej chwili taką sytuację jednak w większości krajów, przynajmniej europejskich, a i chyba w Stanach Zjednoczonych, nie wiem jak jest w Kanadzie, ale w Stanach Zjednoczonych tak mi się wydaje, że też tak jest. Gdzie ludzie mają dosyć migrantów, no mówiąc krótko. Ja słuchałem, a zatem nie można być jednocześnie zwolennikiem demokracji i zwolennikiem migracji. Znaczy można, tylko że wtedy trzeba się podporządkować woli większości, jeżeli się jest demokratą bardziej, albo próbować swoje interesy czy swoje poglądy reprezentować w tej grupie, która nie ma władzy. Ja tylko wejdę ci słowo, bo jadąc tutaj do Poznania dzisiaj słuchałem jednego z odcinków takiego podcastu przygotowywanego przez New York Timesa i to był odcinek poświęcony spotkaniu w Orlando na Florydzie, gdzie Donald Trump ogłosił, że będzie kandydował ponownie w wyborach, co było oczywiste, ale zgłosił swój akces. I dziennikarka New York Timesa przeprowadzała taką rozmowę z ludźmi, którzy byli zgromadzeni, to było 20 tysięcy osób, przyjechali z całych Stanów. I kiedy zadali pytanie, dlaczego pan będzie głosował na Trumpa, to właśnie najważniejszym problemem, znaczy powodem głosowania wcale nie była kwestia tego, że stworzono nowe miejsce pracy i gospodarka ma się lepiej, tylko tam padały hasła, które no, mogą wydawać się wręcz rasistowskie, ale ci ludzie mówili, bo on wywali imigrantów, wywali innowierców, zbuduje ten mur i zamknie Amerykę przed światem. Prawda? No możemy uznać tutaj wszyscy ale przez przecież aklamację, że to jest bardzo przykre, ale tak to mniej więcej wygląda w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, tylko skończę. Mało tego, mówimy tutaj o migracji, która w zasadzie jest największym sukcesem migracyjnym w historii na pewno Stanów Zjednoczonych, a nie wiem czy całego świata, jeśli chodzi o Meksykanów. To znaczy ludzie, którzy są z tej samej kultury, którzy szybko, bardzo szybko się aklimatyzują, są gotowi podjąć jakąkolwiek pracę i nie ma właściwie z nimi większego problemu. A zatem najwyraźniej Trump uderza jakoś w pewne istotne poczucie zagrożenia. Druga rzecz to jest to, że i druga sprzeczność, prawda? To jest to, co Katarzyna przed chwilą powiedziała, że wszystkie kultury są równocenne. Ja bym do tego wrócił, jak skończysz. No to jeżeli wszystkie kultury są równocenne, no to czy równocenna jest kultura, która zakłada, że kobieta ma prawo do decydowania o swoim życiu, jak i ta, w której dziewczynka w wieku kilkunastu dni albo kilku miesięcy przechodzi obrzezanie. Mogę? Albo jest porywana do małżeństwa. Mogę? Czy to jest kultura równocenna, czy nie jest kultura równocenna? Co robimy z takimi
sytuacjami. Powiedziałam, że w dyskursie lewicowym panuje, w tym takim bardziej ekstremalnym, panuje przekonanie, że wszystkie kultury są równocenne i ja mam z tym problem. Jakieś 20 lat temu, znaczy nie tyle z tym, że wszystkie kultury są równe czy nie, bo mi się wydaje, że kultura to jest tak szerokie pojęcie, że w ogóle to zostawmy, nie wszystkie praktyki kulturowe są równocenne. Może w ten sposób, bo jest też różnica między, nie wiem, umiarkowanym islamem, a fundamentalistycznym islamem, tak samo jak między umiarkowanym chrześcijaństwem, a fundamentalistycznym chrześcijaństwem. Jakieś 20 lat temu, a dokładnie 20 lat temu, nowozelandzka feministka liberalna starszej daty, Susan Okin bodajże, napisała artykuł we Boston Globe, czy multikulturalizm jest zły dla kobiet. No i wtedy jeszcze jej koleżanki i koledzy Culture Warriors nie było, jej nie zjedli, teraz pewnie by ją zjedli. I tam zadała pytania, które są dla mnie też ważne i wątpliwości, które ja też mam, ponieważ wydaje mi się, że społeczeństwo, zachodnie społeczeństwo, liberalna demokracja ma wartości, których ja jestem gotowa, które są dla mnie cenne, jestem gotowa ich bronić. Tymi wartościami jest równość praw kobiet i mężczyzn, rozdział kościoła od państwa, prawa dla osób nieheteroseksualnych, ale przede wszystkim właśnie równość płci. Niektóre kultury, zwłaszcza te bardziej fundamentalistyczne, zwłaszcza te bardziej tradycjonalistyczne, patriarchalne, ich nie podzielają. Zwłaszcza jeśli chodzi o prawa kobiet, zwłaszcza jeśli chodzi o takie rzeczy jak honorowe zabójstwa, żeńskie obrzezanie, wydawanie dziewczynek za mąż, inne traktowanie dziewczynek i chłopców, inny dostęp do edukacji, w ogóle kontrola mężczyzn nad kobiecymi ciałami. I wydaje mi się, że to jest dyskusja, którą musimy... To nie jest temat, który można spychać pod dywan. I moim zdaniem ogromnym błędem lewicy było to, że w sytuacji, kiedy ktokolwiek poruszał właśnie te tematy, że nie wszystkie kultury automatycznie super współpracują z wartościami liberalnej demokracji, jest rasistą albo islamofobem. To tak nie jest. To, moim zdaniem to są bardzo ważne i bardzo uprawnione troski, które trzeba się odnieść, które trzeba rozmawiać i wprowadzać rozwiązania, które... Bo to są jakby dwie wartości, co bardziej cenimy, wielokulturowość czy równe traktowanie kobiet. No, ja bym mimo wszystko była za prawami kobiet. To znaczy, ja bym tutaj jednak, co do tego, tak jak powiedziałem, dwa przekonania amerykański student ma. Kultury są równe, niewolnictwo jest rzeczą złą. Są oczywiście kultury, gdzie niewolnictwo jest wpisane w kulturę i taki amerykański student nie jest w stanie dostrzec różnicy, no bo jakby to jest też kwestia edukacji. Nie wiem, czy polski student dostrzeże różnicę. Ja rzucam czasami to hasło moim studentom, to trochę się dziwią, o co tu chodzi. No ale to jest jakby inna sprawa. Natomiast wydaje mi się, że to znaczy nie jest problemem to, że kultury mogą być różnie oceniane, tylko z jakiego punktu widzenia my je mamy oceniać. Czy nasz punkt widzenia jest tym jedynym, najlepszym i tak dalej? Czy musimy szukać jakiegoś uniwersalnego punktu? Jeżeli nasz punkt widzenia jest idealny, no to cofnijmy się o 100 lat, prawda? Mieliśmy te same dokładnie problemy, nikomu nie przychodziło do głowy. No, w Wielkiej Brytanii te pierwsze sufrażystki były wsadzane do więzień, podejmowały strajk głodowy, popierało ich może, nie wiem, 5% społeczeństwa. Większość uważała, no u nas jest taki zabytek emancypantki Prusa. No idiotki, które nie wiadomo czego żądają, prawda? I to mądry człowiek, jakim był Prus. Także jakby to ciążenie kultury, tradycji jest ogromne i powinniśmy z naszej historii wiedzieć, że to jest oczywiście delikatna sprawa, aczkolwiek z drugiej strony no to jest konkretny dylemat, który mają na przykład Francuzi. Pozwolić na te zasłony czy nie pozwolić? Pozwolić na obrzezanie kobiet czy nie pozwolić, prawda? I tutaj... A tego ostatniego już nie mają. Tego mam już nadzieję. Nie mają. No nie mają, no ale była długa dyskusja wokół tego, prawda? Bo jakby drugi punkt jest taki, że kobiety z tej kultury mówią, no dobra, dziewczynka nie będzie obrzezana, będzie wolna, ale nie będzie miała szansy wyjść na za mąż w swojej kulturze, prawda? My możemy powiedzieć coś za coś, prawda? Okej. Okay. Ale to jest problem. To jest barbarzyństwo, które należy zakazać i surowo karać. No być może to jest, ja staram się popatrzeć z punktu widzenia tych matek, które prowadzą swoje córki na obrzezanie. No nie wiem, mi się wydaje, że to jest zasadą powinna być minimalizacja cierpienia. No.
Być może, że ta stara utylitarystyczna zasada wypracowana na początku, że co minimalizuje cierpienie, to jest dobre, być może, że ona będzie, czy powiedzmy zasada szans rozwoju dla wszystkich i tak dalej. Ale w każdym razie musimy mieć świadomość tych zagrożeń, ale musimy mieć świadomość, no bo oczywiście ja nie byłem nigdy imigrantem, mieszkałem najdłużej w Stanach 2 lata, ale pamiętam swoje pierwsze zetknięcie, to byłem tam akurat jeszcze młodym doktorem i poszedłem coś tam drobne przedłużyć wizę. Była bardzo sympatyczna starsza pani, powiedziała, ja to panu zrobię, ale jestem głęboko przeciwna. Nasze pokolenie przyjeżdżało do Stanów, żeby ten kraj zmienić, poprawić, zrobić lepszy. Teraz ludzie przyjeżdżają tylko po to, żeby korzystać z owoców naszej ciężkiej pracy i moich przydługi. Ja się tak poczułem trochę głupio, chciałem przedłużyć o miesiąc wizę i okazuje się, że chcę korzystać z owoców pracy tej pani. Ale jeszcze bym tak tutaj próbował jakoś odnieść się do tego, co padło przed chwilą. O tych plusach i minusach wielokulturowości i świata, w którym żyjemy, ale nie wiem. Chyba się Państwo zgodzą, jak tu siedzimy przy tym stoliku, że od obecnego stanu rzeczy nie ma odwrotu. To znaczy nie będzie Europy i świata bez wielu kultur nawzajem się przenikających. Czy to jest możliwe, Darek, Twoim zdaniem? Nie wiem. Myślę, że wiele z tych patologii, ja się będę upierał przy tym, że terroryzm jest raczej patologią i palenie samochodów jest patologią, a nie wynikiem tego, że frustracji, no frustracji też, wynikiem jest frustracji, tylko większość sfrustrowanych ludzi nie pali samochodów, ani nie zabija innych. Więc to powodem tego jest oczywiście stosunek Europy, czy ludzi, którzy mieszkali w tym kraju i władz na tym kontynencie i władz do tego, co działo się w ostatnich dekadach. Od samego początku, to znaczy od tego, że rzeczywiście, kiedy oni przyjeżdżali, kiedy imigranci przyjeżdżali tutaj po to, żeby pracować we Francji, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, założenie było neokolonialne, prawda? Znaczy, my już żeśmy ograbili ich ze wszystkiego, z czego można ich było ograbić i z czego było warto ich ograbić. Teraz sprowadzimy ich sobie, żeby nam pobudowali przedmieścia, a potem jak pobudują te przedmieścia, no to niektórym to zależy. To znaczy Francuzi sobie myśleli, no to niektórym damy tam legię honorową, albo jak będą dobrze pisać po francusku, to im wydamy książkę i staną się Francuzami, takimi na pół przyszywanymi. Brytyjczycy sobie myśleli, no zostawimy im tam te sklepy, niech mają Pakistańczycy swoje sklepy, niech handlują, zostawimy ich i będą zadowoleni z tego, prawda? No okazało się, że oni nie są zadowoleni wyłącznie z tego, że jeżdżą samochodami, że pracują w fabrykach i kierują autobusami miejskimi, tylko chcieliby się normalnie rozwijać, chcieliby być Brytyjczykami tak jak wszyscy inni. I nagle te kraje stanęły wobec sytuacji, w której no nie były do tego przygotowane, nie wiedziały, jak sobie z tym poradzić, zwłaszcza nie wiedziały, jak sobie poradzić z tak dużą ilością imigrantów napływających w tak szybkim czasie. I w każdym z tych krajów, można powiedzieć, następowały różne procesy, bo te procesy były trochę inne we Francji, trochę inne w Wielkiej Brytanii, trochę inne w Niemczech. Myślę, że teraz jest zupełnie inna sytuacja, jeśli chodzi o tą nową falę imigracji, kompletnie niekontrolowaną, ponieważ reakcja wobec presji demokratycznej, to znaczy wobec presji wyborców, którzy żądają zaprzestania przyjmowania ludzi w Europie, reakcja jest taka, że no dochodzi do tych rzeczy, które są dla większości ludzi nieakceptowalne, to znaczy do sytuacji, w której toną ludzie w Morzu Śródziemnym i państwa europejskie, Unia Europejska nie jest w stanie nic z tym zrobić. Ja tylko chcę przypomnieć, że ludzie nie zaczęli tonąć w 2015 roku, tylko to się zaczęło 20 kilka lat temu. Te próby przedostania się przez Morze Śródziemne to jest
to są lata 90. I wtedy nikt na to nie zwracał uwagi. Włącznie z Niemcami, które, jak wiemy, w 2015 roku zachowały się w sposób pewnie dla większości z nas przykładowy, prawda? Jeszcze rok wcześniej, czy kilka miesięcy wcześniej, w 2015 roku, pani Merkel mówiła, jak ktoś z państwa pamięta, na takim spotkaniu wzięła taką palestyńską czy pakistańską dziewczynkę, już nie pamiętam, przepraszam, i mówiła jej, no wiesz, dziewczynko, nie możemy wszystkich przyjąć, prawda? Dziewczynkę, która płakała. I to, jej się za to dostało. Po kilku miesiącach zmieniła kompletnie politykę. Czy to jest zmiana wypływająca z filozoficznej transformacji myślenia o emigracji, czy to jest zmiana wynikająca z tego, że ktoś jej powiedział, jak będziesz się tak dalej zachowywać, to ludzie przestaną na ciebie głosować, to jest odrębna rzecz, ale no, taka zmiana nastąpiła. Także czy to jest jakoś do zatrzymania? No, ja nie wiem, zobaczymy, jak się będzie rozwijała sytuacja w Unii Europejskiej. Mamy, myślę, nową sytuację, mamy nową grupę nacisku, mamy, myślę, około 25-30% ludzi w Europie, którzy głosują na te tak zwane populistyczne partie, których jednym z głównych postulatów jest zatrzymanie imigracji. Jeśli Donald Trump chce zbudować mur na granicy z Meksykiem, jeśli Izrael ma mur na granicy z Palestyną, jeśli istnieje mur w Kaszmirze, jeśli istnieją jeszcze innych kilka murów na świecie, to może da się zbudować mur oddzielający Europę. Czy to będzie skuteczne i czy to jest potrzebne, to jest odrębna rzecz. Druga rzecz też, to wszystko gdzieś tam podszyte jest i to mi się wydaje istotne. Takim przekonaniem o naszej wszechsprawczości, to znaczy, że Zachód o wszystkim decyduje. Otóż nie o wszystkim decyduje. Nie całe zło na świecie jest wynikiem działań Zachodu. Nie całe zło na świecie jest wynikiem działań białego człowieka. To, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, owszem, jest wynikiem bardzo daleko idących działań Wielkiej Brytanii, Francji, potem Stanów Zjednoczonych, ale ludobójstwa na Bliskim Wschodzie dokonali Turcy. To, co dzieje się w tej chwili w Jemenie, nie jest wynikiem działania Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii. Po części można powiedzieć jest, bo sprzedają broń Arabii Saudyjskiej, owszem, ale to jest wynik tego, co się dzieje między Iranem a Arabią Saudyjską. Proponuję, żebyśmy przestali się winić za wszystko. I przestali też traktować niektórych liberalnych liderów świata, takich jak choćby Justin Trudeau. Co masz do boskiego Justina? To mam do Justina, że jak jest takim wielbicielem wielokulturowości, to dlaczego nie poradził sobie z plagą pijaństwa wśród Indian? Dlaczego nie poradził sobie, dlaczego nie oddał ziemi Indianom? Dlaczego są miasta w Kanadzie, w których jest po 3000, miasta, które liczą 5000 i jest 3000 samobójstw wśród dzieci? O, bardzo chętnie ci powiem, dlaczego sobie nie poradził z plagą pijaństwa wśród alkoholizmu wśród pierwszych narodów. Otóż Kanada przez jakieś 150 lat prowadziła ludobójstwo kulturowe, o którym w Polsce mało kto wie, bo o tym w Kanadzie się mówi dopiero od lat 10. Tak zwane szkoły z internatem polegały na tym, że rodzinom odbierano dzieci w wieku od 5 i przez 10 lat znosiły obóz koncentracyjny. Na wejście dostawały numerek. Te szkoły były niedofinansowane, więc je głodzono. Jeśli mówiły tylko we własnym języku, to na wejście to były bite, jak w nim mówiły. Musiały się nauczyć angielskiego albo francuskiego. Te szkoły były wylęgarnią sadystów, bo nikt tego nie kontrolował. Tam była Komisja Prawdy i Pojednania ze 100 bodajże 40 tysięcy ofiar, które się zgłosiły. Połowa była molestowana seksualnie.
bicie, głodzenie, molestowanie. Tam wychodzili ludzie złamani, totalnie złamani. Rozmawiałam z jednym z nich, on mi mówił, że ja wyszedłem i zacząłem pić. No ja chciałam o tym zapomnieć, a najbardziej żałuję tego, że najbardziej mam im za złe za to, że nie uczyli mnie kochać. To jest trauma transgeneracyjna. To są złamani ludzie, którzy nie mieli wzorów rodzicielskich, które to przekazują potem własnym dzieciom. Przecież to jest dość znane, że osoba molestowana molestuje później, że dzieci alkoholików stają się alkoholikami. Dlatego te rezerwaty tak właśnie wyglądają, bo Kanada przez ponad 100 lat łamała swoich rdzennych obywateli. Co Justin Trudeau zrobił, poza tym, że się w pióropusz ubrał w związku z tym? Komisję do spraw morderstw kobiet. Którędy przebiega rurociąg, z którym przepływa gaz Albert, z północy. Albercie, ale poczekaj, dajmy odpowiedzieć Kasia. Czym się Justin Trudeau w tym temacie różni od Donalda Trumpa? Mogłabyś powiedzieć? Akurat jeśli chodzi o ropę, to niewiele. Nie, on się bardzo dobrze sprzedaje, co nie zmienia faktu, że Justin Trudeau nie jest odpowiedzialny za plagę alkoholizmu w rezerwatach, bo to jest 150 lat kanadyjskiego państwa. Jest odpowiedzialny za to, że nic się nie zmieniło od czasu, mimo że od tego czasu, kiedy objął władzę, mimo że obiecywał tym ludziom, że coś się zmieni. Za to jest odpowiedzialny. Uważam, że przez 4 lata można nadrobić za niedbanie ponad 100-letnie? Słucham tego, co mówią Indianie kanadyjscy. Że lubią być nazywani pierwszymi narodami, dodam. Nie Indianami, to jest dla nich stygmatyzujące. Ale nie jesteśmy teraz wśród nich. Czy ktoś z Państwa jest obrażony tym, że powiedziałem Indianie? Jeśli nikt z Państwa nie jest, jeśli ktoś jest obrażony, to będę mówił pierwsze narody, ale jeżeli ktoś nie jest, to pozostanę przy swoim. Dobrze, czekajcie, ale to w końcu co z tym? Zrobił coś ten Justin, czy nie zdążył niczego zrobić? Bo podobno może przegrać wybory. Oczywiście zawsze za mało, tak? To nie jest mniejszość, która jest jakaś super silna. No było ostatnio 150-lecie Kanady, gdzie to był dość duży problem, bo niektórzy się cieszyli, że wow, 150 lat najfajniejszego państwa świata, a były namiot pierwszych narodów, którzy stwierdzili, że nie, to jest 150 lat kolonializmu i ludobójstwa, to się naprawdę nie ma z czego cieszyć. No. Tylko że weźmy pod uwagę fakt, że pierwszym premierem za to przeprosił był Harper w 2008 i mniej więcej od tego czasu się o tym w ogóle mówi. No. Oczywiście Justin Trudeau powinien był zrobić więcej, zwłaszcza, że się naobiecywał złote góry. Panie profesorze. Ja tylko tak, bo ja mam jakiś problem z tym poczuciem winy, a emigracją. Nie za bardzo tutaj chwytam tego. Ja jestem, być może, że to jest kwestia generacyjna. Jestem z pokolenia, no, które miało w okresie Solidarności, tam ja miałem 26 lat. I pamiętam opowieści tych ludzi, którzy, ja akurat nie emigrowałem, którzy emigrowali, którzy się napotykali, znaczy jakby jestem w stanie wczuć się w tych uchodźców. I zastanawiam się, no, czy to było poczucie winy, że jak na przykład Niemcy, Austriacy, Francuzi, ja wiem, że jak wybuchł stan wojenny, to uczeni francuscy się od razu zorganizowali 200 miejsc dla Polaków, żeby pracowali na uczelniach. Czy to było poczucie winy za Jałtę? No być może było, być może nie. Znaczy, bo ja się zastanawiam, znaczy poczucie winy tak, no ale z drugiej strony, jeżeli traktujemy na serio naszą zachodnią kulturę i cywilizację zbudowaną na chrześcijańskich, judeo-chrześcijańskich podstawach, no to ten wymóg gościnności jest chyba jednym z takich podstawowych. Jest taka Księga Rut w Starym Testamencie, gdzie jest pokazane, jak u cudzoziemka zostaje członkiem narodu izraelskiego. To jest taki paradygmatyczny przykład gościnności. I no, poczucie winy, no ale też jest no, ludzie uciekają przed czymś. Można powiedzieć oczywiście, badać skrupulatnie, czy mają powody uciekać, czy nie. Prawda? Ci, co uciekali wtedy z Polski w okresie Solidarności, no to wiadomo, że często to były, naprawdę im tak nic strasznego nie groziło. I teraz pytanie jest takie, czy myśmy ich powinni przyjąć, czy nie? No powinniśmy być może badać, czy coś, ale jeżeli rzeczywiście jest zagrożenie, no to musimy się jakoś zachować, no bo jakoś tak się mówi abstrakcyjnie, no a ja na przykład pamiętam tą historię, która być może wpłynęła na decyzję Merkel. 112 osób zginęło w przegrzanej ciężarówce w Austrii, matki z dziećmi. No historia jak z Holokaustu. I to się zdarzyło w XXI wieku, w centrum Europy i tak dalej. No można oczywiście powiedzieć, no winni byli, no. My nie mamy poczucia winy, byli to przemytnicy, którzy ich przemycali i tak dalej. Myśmy tego nie robili, państwo żadne tego nie organizowało. No ale, no nie wiem, a jakieś jest takie elementarne poczucie moralne, które chyba gdzieś tam przebija, jeżeli już w tych kategoriach. Chciałem na koniec, bo
wiele tu wątków zostało poruszonych, ale wrócić do tego właściwie, od czego zaczęliśmy rozmowę, a co potem stanęło trochę z boku, bo opowiadaliśmy o tym, jak to działa albo nie działa, co naszych gości różni, a co łączy w poglądach i spojrzeniu na kwestie wielokulturowości, ale pan profesor powiedział o tym, że raczej, chyba to był pan, no, że nie ma ucieczki przed tym, że Polska jednak też będzie się zmieniać. Nie ma. I teraz tak. A propos tych murów, no niestety pokoleniowo ja jestem z pokolenia, które śpiewało mury runą, runą. Ja nie wierzę w mury. I teraz pytanie jest takie, skoro będziemy podążali za myślą pana profesora, że nie ma ucieczki przed tym, że Polska jednak będzie się kulturowo i etnicznie zmieniać, ponieważ świat w tę stronę zmierza, będą migracje dalej ekonomiczne, migracje klimatyczne i tak dalej, to jak to wszystko i czy w ogóle to można będzie w Polsce zorganizować, żebyśmy potrafili żyć z tymi, jak to pisał Kapuściński, innymi, którzy przyjdą do nas? No jakoś będziemy musieli, bo nawet jeśli zbudujemy ten mur i nie znajdzie się wyższa drabina, co też wątpię, to jednak obywatele ludzie z innych kultur już mieszkają w Europie i to są obywatele tych krajów, drugie, trzecie pokolenie, no i co? No, i jakby wyborcy partii populistycznych nie mówili, że należy ich pozbyć, no po prostu nie ma takiej możliwości. Będziemy jakoś musieli się dogadać. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy się dogadali na takiej podstawowej bazie wartości oświecenia, to jak to brzmi, no bardzo górnorodnie wartości, znaczy no wartości zachodnich w tym sensie, że właśnie no, równość kobiet i mężczyzn, świeckość państwa, zakaz tortur, dostęp do edukacji, prawa osób LGBT, bo wydaje mi się, że one są jednak, dają najwięcej wolności i są najmniej opresywne. W związku z tym, jeśli będziemy mieli chociaż taką, tylko zdaję sobie sprawę z ironii tego, co ja mówię, w Polsce, w kraju, w którym sojusz tronu, my się właśnie nie wpasowujemy w te wartości, tak? Których sojusz tronu z ołtarzem jest coraz bardziej duszący, w których państwo robi wszystko, żeby odebrać kobietom resztki praw, a partia rządząca stosuje nagonkę, a to na uchodźców, a to teraz właśnie na osoby LGBT, więc no muszę powiedzieć, że nie jestem jakoś szczególnie super optymistką w tym. Znaczy ja nie jestem optymistą, ale może z innego powodu. Ja myślę, że Polacy nie są przygotowani. To znaczy, jak obserwuję, i to jest nawet zadziwiające, bo w pewnym sensie no stykamy się. Ja na przykład uczę czasami grupy, które się składają w 80% z Ukraińców, z Białorusinów, z Chińczyków, się pojawiają coraz więcej studentów Chińczyków. Wydaje mi się, że na razie to jakby nie jest wielki problem, bo oni nie, znaczy problem chyba pojawia się z imigracją, jeżeli się zaczynają tworzyć duże skupiska żyjące własnym życiem. I to jest wtedy problem. No, wydaje mi się, że większość obywateli Ukrainy, oni się po prostu rozpływają. Oni jakby są, no tak jak na przykład te pokolenie solidarnościowe Polaków, które już w ogóle nie chce się tam mieszać z innymi Polakami, to są lekarze wysoko. Tak w każdym razie, na razie to chyba ten problem nie jest widoczny, ale tak jak powiedziałem, my się z nim skonfrontujemy i ja no nie chcę snuć bardzo czarnych scenariuszy, ale łatwo sobie wyobrazić już nie tylko tego taksówkarza wściekłego, ale i murarza, ale i szewca i tam nie wiem kogo jeszcze, i lekarza, który będzie miał konkurencję lekarza ukraińskiego. I to może przybrać bardzo różne formy. Ja myślę, że no, jeżeli możemy mówić o sobie jako ludziach, którzy jakoś starają się tą refleksję przeprowadzić, to my powinniśmy być bardzo na to wyczuleni i wyczulać innych, ale nie mam tutaj recept. To znaczy ja bym raczej był dość pesymistyczny w najbliższym okresie przynajmniej. Darek? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba zauważyć, że ten proces różnicowania, nazwijmy to, Polski od strony, nie wiem, czy etnicznej, czy narodowej, czy jakkolwiek to nazwać, już ma miejsce, prawda? Mamy wielu Ukraińców, mamy wielu Azjatów, którzy przyjeżdżają do Polski, to i to są poważne liczby, poważne grupy społeczne. To są ludzie bardzo w Polsce potrzebni i powiedziałbym niezbędni. Ważne jest to, co powiedziała Katarzyna. Ale niezbędnie jako siła robocza, tak? Między innymi. Bo to jest ciekawe, przepraszam, że wejdę ci słowo, ale pan profesor mówi o tym, że my się... Ale nie,
Polska jest im niezbędna jako miejsce do pracy. How about that? Może tak. No tak, że to ma właśnie dwie strony. Oni potrzebują... Wiesz, bo to działa w dwie strony, prawda? To znaczy my możemy tutaj za chwilę posypać głowę popiołem i rozedrzeć, że my ich wykorzystujemy, co mielibyśmy innego zrobić? No przyjeżdżają tutaj ludzie po to, żeby rozwozić Uberem jedzenie. Mhm. Bo w ich kraju nie mają takich możliwości, żeby żyć w godny sposób. Zakładam, że przyjeżdżają tutaj, żyją w godny sposób. Tak, może to... się mylę, ale zakładam, że ten milion Ukraińców, który tutaj przyjechał, czy więcej, no, nie przyjechał dlatego, że zostali tu zesłani, tylko dlatego, że im się lepiej żyje niż na Ukrainie. Tak, ale to stwierdzenie o sile roboczej nie było atakiem, czy jakimkolwiek określeniem pejoratywnym, tylko odnosząc się do tego, co powiedział no profesor Koczanowicz z drugiej strony. To się zgadzam. Wiesz, tak, no bo z drugiej strony jako pracownicy, tak jak dla Wielkiej Brytanii, Polacy są siłą roboczą, prawda? Która obraca gospodarkę brytyjską. Tak, tylko wiesz, my na przykład z jednej strony zamykamy się i nie chcemy, a z drugiej strony oddajemy wielu Ukraińcom klucze od własnych mieszkań, żeby u nas sprzątały. Puszczamy ich do najbardziej intymnej sfery własnego życia. To może, Michał, nie jesteśmy aż tacy straszni, jak czasami wyobrażamy. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz, to się całkowicie zgadzam z Katarzyną, jeśli chodzi o to, że zgadzam się z tą jej nadzieją, że ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, będą przestrzegać takiego, powiedziałbym, kodeksu czy sposobu myślenia wyrastającego z oświecenia. Myślę, że ja w ogóle uważam, że każdy, kto chce, powinien zostać Polakiem pod warunkiem, że przestrzega prawa polskiego. Jak przestrzega prawa polskiego, to nie mam problemu z kimkolwiek. Niech tu kto chce sobie przyjeżdża. Problem oczywiście polega na tym, że no, przykłady krajów różnych pokazują, że niektórzy ludzie, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, czy do Francji, czy do Stanów Zjednoczonych, nie mają ochoty przestrzegać prawa, tylko mają ochotę go nie przestrzegać, tylko mają ochotę przywozić tutaj elementy swojej kultury, które u nas są nieakceptowane. I powinniśmy temu przeciwdziałać. Mało tego, ja zacząłem kiedyś tam paręnaście czy parędziesiąt minut temu wątek dotyczący postaw władz czy w ogóle społeczeństw zachodnich. To, co się dzieje w wielu miejscach na przedmieściach Francji, czy to, co się dzieje w wielu miejscach w Londynie Wschodnim, wynika z tego, że tamtejsze władze nie były w stanie postawić granicy. Nie były w stanie powiedzieć, słuchajcie, my rozumiemy problem, który się wiąże z bezrobociem, ale atakowanie kobiet w spódnicach mini, dlatego że wy tego nie akceptujecie, jest nie do przyjęcia w tym kraju. Nie żyjecie w tym kraju. Jak wam się nie podoba, możecie wyjechać. Natomiast jeżeli chcecie mieszkać w tym kraju, to tutaj kobiety ubierają się tak, jak chcą. I musicie to przyjąć do wiadomości. Przez długi czas rozmowa na ten temat była zakazana. Przez długi czas, do tej pory trwają dyskusje na temat tego, czy są w Londynie miejsca, gdzie obowiązują prawa szariatu, czy są w Londynie. No więc są w Londynie miejsca, gdzie białej kobiecie w mini spódniczce raczej bym nie radził chodzić. Prawda? A ja wolałbym żyć w kraju, w którym kobieta może sobie pójść w takie miejsce, jakie chce, tak ubrana, jak uważa za stosowne. Uważasz, że żyjesz w takim kraju? Uważam, że żyję. No, a nie? A ty nie żyjesz w takim kraju? Wiesz co, no słyszałam, widziałam nagranie z księdzem, który tłumaczył, jak kobiety powinny być ubrane, ponieważ to kobiety odpowiadają za męskie pożądanie. No i tu wchodzimy właśnie w te rejony, gdzie wchodzimy tutaj w te rejony, kiedy się pewnie nie zgodzimy. Nie, Polska nie jest teokracją, Polska nie jest Iranem. Jakbyś chciała zobaczyć, jak Iran wygląda, to możesz to z trudnością zobaczyć, bo tam trudno wjechać. Ale jakbyś chciała pojechać do południowej Turcji, możesz zobaczyć. Jakbyś chciała pojechać do Egiptu w parę miejsc, przejść się, to zobacz, na czym polega różnica. Ja pamiętam taką historię, w roku 2000 studiowałem w Holandii właśnie, no to było 19 lat temu i wtedy jeszcze o tych problemach wielokulturowości w Europie mówiło się mało. Pamiętam, że w moim miasteczku, w którym ja studiowałem, w Nijmegen, był taki problem, że
przybysze z dawnej kolonii holenderskiej, akurat w której mieszkają wyznawcy islamu, tworzyli takie getta w tym miasteczku. Nie oddawali dzieci do szkoły publicznej, tylko do szkoły, którą prowadził imam, koranicznej. Całkowicie izolowali się ze społeczeństwa. I to był taki moment, w którym rząd holenderski był w ogóle bezbronny, nie wiedział, co ma zrobić. I wtedy były jakieś takie oddolne inicjatywy, że trzeba tych ludzi po prostu zmusić do tego, żeby zaczęli posyłać dzieci do szkół z wielu powodów, przestrzegania prawa, integracji i tak dalej, ale to zajęło kilkanaście dobrych lat, żeby oni to zrozumieli, więc ja myślę, że taka bierna postawa rządzących też się do tego przyczyniła niestety. A mało tego, jeśli chodzi o te partie populistyczne, najlepszym sposobem ich zneutralizowania tych partii albo sprawdzenia, co one mają do zaproponowania, to jest dopuszczenie ich do rządów. Mamy sytuację w krajach skandynawskich, gdzie właściwie wszystkie kraje skandynawskie przeszły to i większość z tych partii tonuje bardzo swoje zachowanie w momencie, kiedy dochodzi do władzy, prawda? Także... Może ją bardzo kocha, tę władzę, więc nie chce jej oddać. Ale może tak jest, jak mówi Darek. Proszę Państwa, teraz czas na pytania od publiczności. Czy są jakieś? Ktoś chciałby zadać pytanie albo skonfrontować się z tym, co zostało? Dobrze. Dziękuję. Dwie uwagi. Pierwsza taka, chciałam się odnieść do tej wypowiedzi pana na temat nazewnictwa, tak? Że to Indianie. Oczywiście nie zareagowałam, że się obraziłam, czy jestem, czuję się w jakiś sposób dotknięta. Nie w tym rzecz. Pani po prostu, ja przychodzę na taką debatę, żeby usłyszeć pewne fakty. Jeżeli pani mówi o czymś, na czym się zna, że tak, że to nie są Indianie, no to ja rozumiem, że to jest fakt, że to jest jakaś wiedza. A jak pan mówi, nie, czy ktoś się czuje obrażony, to ja myślę, no w końcu nie wiem, gdzie jest prawda, tak? Czy to są Indianie, czy to są ludzie. Także to nie do końca jest tak, że można sobie rzucić od, czy ktoś się czuje urażony. No nie wiem, gdyby przeciętnego Polaka ktoś uznał za Czecha, to no nie wiem, czy nie sprostowałby przynajmniej tego, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałam jeszcze na jedną rzecz, no nie mówiliście Państwo o tym, ale takie spojrzenie całkiem indywidualne, tak, na sprawę uchodźstwa. Ja się zawsze zastanawiam przy takich dysputach, że gdyby, i proszę tego nie uznawać za demagogię, że gdyby przez ułamek sekundy ktoś, bez względu na to, kto jest przeciwnikiem, zwolennikiem, tak, jakieś krańcowe prezentuje postawy, pomyślał sobie przez moment, że na tej łodzi siedzi po prostu moje dziecko, albo mój wnuczek, albo cokolwiek, tak? Przez moment da taką perspektywę i wtedy patrzy się na to wszystko nieco inaczej. Ja nie mówię, że się staje od razu entuzjastą, bo to jest problem nieprawdopodobny. Ja oglądałam fragmenty filmu, no przykro mi, nie pamiętam tytułu, bo dopiero zobaczę, który był kręcony na tym festiwalu Brave we Wrocławiu, bodajże tego roku. I tam właśnie chyba Kongijczyk, naprawdę nie chcę mylić, bo chcę tylko zasygnalizować fakt. Powiedział tak, nie bądź bezpieczny. Nigdy nie wiesz, kiedy się staniesz uchodźcą. Ja z dobrej, średniej klasy, rodziny porządnej, tak? W ciągu paru godzin, bo był raperem, powiedział jedno słowo za dużo, musiałem umykać z tego kraju, jestem 10 lat. Zaprosili mnie do Wrocławia, mieszkałem w luksusowym hotelu, ale muszę wrócić ze względu na pewne prawa i tak dalej. Czyli my się tu w tej naszej bezpiecznej Europie fajnie gadulimy. Nie bądź bezpieczny, mówi ten facet. Ja mu wierzę. Dziękuję. Wpierw Państwa chciałbym przeprosić, że nie znam tytułów, nie znam Państwa i będę mówił nietytułowo. Mówicie Państwo o przystosowaniu się ludzi przyjeżdżających tutaj do. A jest zupełnie odwrotnie. To ludzie mieszkający tutaj muszą się przystosować. Powiem taki przykład, który mi tak znam bardzo dobrze. Nie z teorii, tylko z praktyki. Ktoś ma dom ze 100 pokojami. No i potrzebny remont. No bierze dwóch ludzi i mówi, słuchaj, ja ci zapłacę tyle i tyle, dostajesz mieszkanie na strychu, pasuje ci? Tak, pasuje. No i zaczyna się remont. Za jakiś czas, jak on idzie na ten strych, ten strych jest na trzecim piętrze, mówi do właściciela, słuchaj, ale ty nie gotuj tej zupy, bo mi to śmierdzi.
za jakiś czas mówi, słuchaj, ja tego koloru, co na klatce schodowej jest, nie lubię. I jeszcze, ja za jakiś czas idzie do gminy, słuchajcie, on mnie wykorzystuje, on ma 98 pokoi, ja mam pokoje na poddaszu. I teraz mówić, i tak jest, tak jest. I teraz mówić coś przeciwko, od razu jesteś rasistą. Tak, jeżeli tak się mówi, to ja jestem rasistą, a to nie, ja się nie czuję rasistą. Chwileczkę. Ja po prostu jestem wbrew prawu, które jest dla nich. Oni mogą. Przykład. W Krakowie jedzie na gapę. Rzucają go na glebę, bo się rzuca. Nie koloru białego i nie Polak. Gryzie. Ucieka przez okno, wybija szybę, ucieka przez okno i złapią go. Złapali go. I sąd go uniewinnia. Mało tego, chory na AIDS-a. Z Polakiem co by zrobili? W tamtym kraju widzę policjant, teraz już nie, bo już się boją, ale 5 lat temu kontroluje bagażnik. Staje sobie taki Marokaniec i krzyczy, rasista, rasista, rasista. Jeden z ministrów tamtych krajów powiedział, za 5 lat tego kraju już nie ma. Oni sobie zdają sprawę. A zobaczcie, co jest we Francji. Pan tutaj coś wspominał o Francji. Oni w ogóle nie, żeby ich wychować, to bardzo dobry żart. I przepraszam bardzo, ja już będę kończył, bo trochę za długo zająłem czasu. Dziękuję bardzo. Mam tylko taką prośbę, jedną rzecz, żeby pan unikał stygmatyzowania do tego, że ma AIDS. To jest choroba taka sama jak wiele innych i to o niczym nie świadczy. Każda choroba jest zaraźliwa, proszę pana, a kiły i rzeżączkę można zdobyć w Polsce. A są też leki na AIDS, naprawdę. Nie, ale naprawdę, niech pan nie... To jest naprawdę... Różnimy się, ale w kulturalny sposób. Ja rozumiem, ale stwierdzenie, że ktoś ma AIDS i do tego, że ma AIDS, jest bardzo po prostu, moim zdaniem, no dobra, trudno, nie będę używał tego słowa. Kasiu, bardzo proszę. Ja bym tylko dopisała szybki początek do tej bajki, do tego pana, który miał 100 pokoi. No i jego ojciec wcześniej poszedł do mieszkania ojca tego pana, który potem był na strychu, zabrał mu wszystkie meble, zczyścił konto i tak sobie zbudował ten dom ze 100 pokojami. I moja bajka jest tak samo prawdziwa jak pana bajka. Albo można powiedzieć, że to była bajka o Polaku na Wyspach też przez jakiś czas. No to są różne historie, to wszędzie się może wydarzyć. Bardzo proszę. Dzień dobry, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za to spotkanie, chociaż nie ze wszystkim się zgadzam, co Państwo mówili. Ale wydaje mi się, że to, o czym powinniśmy w ogóle też trochę więcej mówić, to o rozróżnianiu pojęć od samego początku i o tym, czym jest integracja, a czym jest asymilacja, że to nie są zupełnie takie same pojęcia i w integracji nie chodzi o to, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają, stali się nami. I integracja jest dużo, dużo trudniejsza, dlatego że wymaga chęci z obu stron i tak naprawdę integracja, nie wiem, czy jest dobrym wyjściem z czegokolwiek, ale może jedynym, jest po prostu pójściem na kompromis, a kompromis pewnie nigdy nie... W tym sensie na przykład Stany Zjednoczone są, tam jest dosyć jasno powiedziane, to znaczy Amerykaninem jest ten, kto otrzyma prawo wjazdu, a po to, żeby otrzymać prawo wjazdu, jednym z podstawowych warunków jest to, że akceptujesz konstytucję, akceptujesz prawo. Jak nie akceptujesz konstytucji, to nie możesz zostać Amerykaninem. W Wielkiej Brytanii nie jest tak, że musisz akceptować prawo brytyjskie po to, żeby, czy prawo angielskie, czy prawo szkockie, po to, żeby tam żyć. We Francji to też nie jest potrzebne, chociaż teoretycznie powinieneś akceptować republikę, natomiast no to nie jest wymagane realnie rzecz biorąc. I to jest gdzieś dosyć istotne, to znaczy jeśli nie mamy, jeśli ta kultura przyjmująca nie ma oferty, nie mówi czym my jesteśmy, kim my jesteśmy, i słuchaj, to jesteśmy my. Chciałbyś się dołączyć? Prosimy. Jeżeli czegoś takiego nie ma, no to z tego się biorą kłopoty. A nie ma tego dlatego, że my jesteśmy oczywiście zagubieni. My jesteśmy przez te ostatnie dekady zagubieni. My nie wiemy, czym ma być państwo, czym ma być prawo, jakie mają być stosunki społeczne w tej sferze szeroko pojętego Zachodu i tak dalej.
To jest coś, z czym my mamy problem. Dzień dobry. My tutaj bardzo zaciekawiło w sumie sformułowanie, które się pojawiło podczas dyskusji, gdzie zostały przytoczone przykłady z tego, co pamiętam, Wielkiej Brytanii i chyba Francji, gdzie kraje powiedziały jasno, w którym miejscu jest bariera, ale po jakimś okresie czasu. I zacząłem się potem zastanawiać, w jakim stopniu jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie jest, okej, tutaj jest stop, skoro biorąc pod uwagę piątą władzę, czyli rynek pracy, gdzie na dobrą sprawę nasz rynek pracy bardzo mocno korzysta z osób, które przyjeżdżają do Polski i na dobrą sprawę dostosowuje się do ich potrzeb. I to one jakby kształtują ten rynek pracy, no, który jest bardzo istotny i w dużej mierze wpływa na to, jak my żyjemy w ogóle. I tutaj moja refleksja się pojawia, że okej, możemy powiedzieć, tutaj jest stop, jeżeli chodzi o kulturę, o zachowania i tak dalej, ale w jakim stopniu jesteśmy to w stanie kontrolować w biznesie, gdzie na dobrą sprawę biznes korzysta z tych osób, które się tutaj pojawiają, z tej płynności, która się pojawia w tym środowisku i wykorzystuje to, znaczy wykorzystuje, może inaczej, angażuje te osoby na swoją korzyść, tym samym dostosowując się i zmieniając swoją formę pod ich zachowania, pod ich predyspozycje. W tym sensie dlatego jesteśmy przeszczęśliwi, myślę, że głównie napływają do nas Ukraińcy, dlatego że nie ma w ogóle żadnego problemu kulturowego, prawda? To są ludzie, w których te wszystkie przeszkody, które bardzo często sprawiają, że traktujemy, czy przyjmujące osoby, przyjmujące, czy osoby będące lokalsami mają problem z przyjezdnymi, w przypadku Ukraińców nie istnieje. To znaczy, no, to są biali, to są chrześcijanie, to są ludzie, którzy bardzo szybko uczą się języka polskiego i którzy akceptują prawo. Więc nie ma żadnego problemu. Słyszymy o... Zresztą też trzeba powiedzieć, że nie słyszymy ani o przypadkach jakichś drastycznych dotyczących zachowania Ukraińców w Polsce, ani nie słyszymy o przypadkach drastycznych ataków na Ukraińców, czy wrogości wobec Ukraińców. Oczywiście, że się zdarzają, ale nie jest to zjawiskiem nagminnym. Proszę Państwa, będziemy kończyć to dzisiejsze spotkanie. Zanim się pożegnamy, to chciałem jeszcze powiedzieć a propos, bo jakoś bardzo mnie to dotknęło, przepraszam, wypowiedzi na temat AIDS. Otóż a propos gazety. Dwa dni temu czytałem w gazecie, i to nie w lewicowej, informację o tym, że w polskich miastach gwałtownie wzrasta liczba zachorowań na zarażeniem wirusem HIV i AIDS. I to nie od osób, które przybywają spoza Polski, tylko Polacy się nie zabezpieczają, uprawiają seks namiętnie, bez zabezpieczeń, a jednym z najczęstszych sposobów zakażenia się wirusem HIV jest wizyta u dentysty. A dentysta jest białym Polakiem albo białą Polką, a nie kimś z zagranicy. Więc bardzo bym prosił, żebyśmy unikali takich skojarzeń, że jak ktoś jest nie stąd, to jeszcze ma AIDS, bo uważam, że to jest wyjątkowo obraźliwe. Ja wiem, co pan powiedział i wydaje mi się, że naprawdę to było po prostu zwyczajnie niepotrzebne. Proszę państwa, jutro spotykamy się o godzinie 17 z pułkownikiem Grzegorzem Kaliciakiem. To jest człowiek, który przez lata pełnił czynną służbę na różnego rodzaju misjach w polskim wojsku, a teraz wydał książkę o Bałkanach, w której to książce znalazły się głosy ludzi, którzy brali udział w misjach na Bałkanach, w byłych krajach jugosłowiańskich, między innymi saperzy, którzy rozminowywali tereny, na których ginęli cywile i tak dalej. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam, bo to będzie spojrzenie na wojnę z zupełnie innej strony. Kogoś, kto jednocześnie służy w mundurze, a ma nieść pokój i ten pokój przywracać. A dzisiaj o wielokulturowości, różnych jej aspektach. Wspierali się kulturalnie między sobą, zgadzali się lub nie. Katarzyna Wężyk, Dariusz Rosiak i Leszek Koczanowicz. Bardzo Państwu dziękuję w imieniu organizatorów Doroty Semenowicz, pomysłodawczyni naszych spotkań tutaj i swoim własnym. I do zobaczenia jutro, mam nadzieję, w podobnym składzie o 17. Do widzenia. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Cześć.